15 grudnia w Bibliotece Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbył się wieczór autorski promujący książki Męstwo i Miłosierdzie oraz O Miłosierdziu Boga i Miłosierdziu wśród ludzi. W gmachu Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się spotkanie dla wykładowców i pracowników administracji. W sobotę odbyła się także wieczornica maryjna. 15 grudnia w Bibliotece Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbył się wieczór autorski promujący książki Męstwo i Miłosierdzie oraz O Miłosierdziu Boga i Miłosierdziu wśród ludzi. Pani profesor Lucyna Żbikowska na spotkaniu z władzami uczelni oraz ze studentami opowiedziała o procesie tworzenia książek oraz o wiodącym przesłaniu, jakie zawarła w swoich publikacjach. Książka drukiem wyszła 30 czerwca. A zatem musiałam pracować bardzo intensywnie. Naturalnie, że tak trzeba przyznać, że wszystkim tym już ongiś żyłam, znałam, ale trzeba było wrócić do lektur, trzeba było poszerzyć, przypomnieć, no i napisać. Autorka książek podkreśliła ogromne znaczenie miłosierdzia w dzisiejszych czasach. Zwróciła również uwagę na rolę młodych ludzi w tworzeniu lepszego świata przepełnionego miłością i miłosierdziem. Za przygotowanie wieczoru autorskiego odpowiedzialna była pani Barbara Szablewska, która wraz ze studentami Szymonem Malinowskim i Julią Starzak zadbała o prowadzenie oraz organizację spotkania. W sobotę 17 grudnia w gmachu Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się spotkanie dla wykładowców i pracowników administracji. To coroczne zebranie kadry naukowej, na którym podsumowuje się miniony rok działalności uczelni. Uczelnia zmienia się i to zmienia się na dobrze. Jestem w pewien sposób zafascynowana tym, ile wydarzeń jest tutaj, ile jest sympozjów krajowych, międzynarodowych, jakie studenci mają możliwości, że mogą praktykować w radiu, mogą praktykować w telewizji, mogą praktykować podczas różnych staży. Podziwiam także też kadrę, która przekazuje swoją wiedzę, ale też uczy tego warsztatu, który jest tak niezbędny w pracy dziennikarza. W sobotę odbyła się także wieczornica maryjna. Jest to przedwigilijne spotkanie, w którym uczestniczy cała społeczność akademicka. Wieczornica maryjna jest okazją do wspólnej modlitwy, adwentowej refleksji, a także możliwością do wzajemnego składania życzeń świątecznych. To jest specjalny wieczór w całym tym naszym roku akademickim i uważam, że nie na wszystkich uczelniach studenci mają taką możliwość, a skoro my już takową mamy, to dlaczego nie przyjść, nie złożyć sobie nawzajem życzeń, przełamać się opłatkiem. To jest też taki czas, gdzie możemy się spotkać z kilkoma bliskimi dla nas osobami, gdzie możemy z nimi porozmawiać tak na spokojnie, znaleźć czas na podzielenie się opłatkiem, na jakieś życzenia, bo przy dużej ilości zajęć czy tam obowiązków, nie wiem, zarówno zawodowych, jak i takich no, prywatnych, osobistych, no to nie mamy tego czasu zbyt dużo, więc tu jest taki moment na ogarnięcie tego wszystkiego. Życzenia, których na co dzień się nie mówi, mimo że gdzieś w sercu się je nosi, no to na co dzień nie ma się takiej okazji do tego, by zatrzymać się na chwilę, porozmawiać, wymienić się jakimiś uwagami, podziękować za obecność. Każda osoba niesie ze sobą jakąś wartość. To znaczy, że nie spotykamy się tutaj, żeby, nie wiem, odklepać sobie wesołych świąt, wszystkiego najlepszego i nie wiem, i zdrowia i szczęścia, tylko każdy daje od siebie coś wyjątkowego.